Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, w której dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy sobie jeszcze chwilkę na temat tej sobotniej gali w Riyadzie z walką Better BF kontra Biwą, no i też troszkę pomęczymy sobie bułę, jeśli chodzi o punktowanie walk bokserskich, zasady, tak ogólnie, bo dużo było dyskusji przy okazji tego werdyktu Better BF kontra Biwą, natomiast patrząc po komentarzach, to czasami są jakieś niedomówienia, braki, jeśli chodzi o doinformowanie, jak punktuje się walki bokserskie, więc warto sobie te wszystkie rzeczy uzupełnić. Takie duże walki też są fajną okazją, żeby pogadać na temat tego, jak się walki w boksie punktuje. Po prostu trzeba mieć wiedzę w danej materii, żeby potem na ten temat sobie dyskutować. Natomiast zaczniemy tę prasówkę od, no, takiego w cudzysłowie hołdu złożonego Turki Alalszykowi, który organizuje naprawdę wyśmienite gale i teraz w rozmowie z Charlie Parsonsem zdradził swoje plany na najbliższe miesiące. W zasadzie część tych planów była już znana, bo są zakontraktowane to pojedynki, natomiast zapowiada to się wszystko przeciekawie, bo tak, 16 listopada mamy unifikację w wadze junior ciężkiej Chris Blansmith kontra Gilberto Zurdo-Ramirez. Fantastyczna walka. Potem miesiąc później, dosłownie 21 grudnia, rewanż Fury kontra Usyk, trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej w stawce. Potem dwa miesiące do przodu, 22 lutego, gala 5 vs 5, czyli wielki rewanż za ten wpierdziel, jaki dostał Eddie Hearn od Franka Warrena jakiś czas temu na gali czerwcowej. Teraz ma być rewanż, znowu 5-5. I tutaj podobno jest pomysł, żeby tego 22 lutego na tej gali 5 vs 5 doszło do rewanżu Antonego Joshua z Danielem Dubois. Natomiast tutaj nic nie jest pewne do końca. No bo słuchajcie, to z kim zawalczy Joshua, z kim zawalczy Dubois, to pewnie przesądzi się ostatecznie 21 grudnia po rozstrzygnięciu rewanżu Fury kontra Usyk, bo wtedy będziemy mieli wszystkie pionki na tej bokserskiej planszy rozstawione, na tej szachownicy, no i wtedy będziemy mogli planować. Natomiast Turki Alalszyk w rozmowie z Parsonsem się zdradził, że chciałby doprowadzić do rewanżu, nie do rewanżu, to pierwsza walka miała być, ale się nie odbyła, więc to będzie pierwsza walka Conora Bena z Chrisem Eubankiem Juniorem. Zresztą ten face-off pewnie na tej gali w Riyadzie po zwycięstwie Eubanka nad Sherem Etą nie był przypadkowy, także to jest niezwykle kasowa walka, ona miała dojść do skutku, ostatecznie Conor Ben wpadł na dopingu, no ale teraz już wraca do boksu, no i Eubank kontra Ben to też jest kolejny hicior, który Turki Alalszyk chce zafundować. Tak, zobaczcie, praktycznie miesiąc po miesiącu gale, na które w dawnych czasach się czekało, za czasów HBO czy Showtime'u było z reguły tak, że praktycznie przez rok czy przez dwa lata budowano na przykład dwóch zawodników mocnych w wadze półciężkiej, nie wiem, na przykład Siergiej Kowaliów, taki Andrew Ward, czy kilka jakichś takich innych historii było, że budowano pięściarzy, oni się tam po roku czy po dwóch ze sobą zderzali w wielkiej walce, na którą świat czekał wiele lat. Natomiast Turki Alalszyk robi od tak takie walki, z miesiąca na miesiąc, po prostu mówi, że chce zobaczyć tego zawodnika z tym, teraz też mówi, że chce rewanżu Biwą kontra Better BF, no i prawdopodobnie ten rewanż do skutku dojdzie, więc wszystkie te teorie, że gdyby Turkiego Alalszyka nie było, to w boksie by było tak samo fajnie, jak wcześniej było, nie, on zrobił rewolucję, to są te, takie pieniądze, no i takie moce przerobowe, których nikt po prostu nie mógł inny zaoferować. Natomiast słuchajcie, łyżka dziegciu w tej beczce miodu, ten obrazek, który ja zobaczyłem dopiero na drugi dzień, tak, oglądałem walkę też z otworzenia, kamerzyści ten obrazek raczej ukrywali, natomiast on się w sieci pokazał i u mnie to budzi szczere zniesmaczenie, czyli Ramzan Kadyrow w towarzystwie Artura Beterbiewa, triumfujący po jego zwycięstwie nad Dimitrim Biwołam. Kadyrow to jest po prostu bandyta, to jest bandyta wojny, tak to trzeba sobie wprost nazwać. Takie persony w ringu być nie powinno, zwłaszcza na galach z cyklu Riyadh Season, które to gala służą temu, żeby budować dobry PR Arabii Saudyjskiej, budować ten wizerunek na całym świecie. Natomiast no, taka postać spod czarnej gwiazdy jak Kadyrow nie powinna się w ringu pojawiać. Ja to traktuję jako taką jednorazową wpadkę, zresztą tak na takich nagraniach wideo, które potem tutaj znajomy na Twitterze pokazał, widać, że Kadyrow się tam na siłę do tego ringu wepchnął. On nie był tam specjalnie zapraszany, wepchnął się na siłę i tam się w ringu pojawił. Zresztą Kadyrow pojawia się i przy gwiazdach Federacji UFC ze swojego regionu. Swego czasu też przecież robił, sponsorował galę z udziałem Rusłana Czagajewa o Mistrzostwo Świata w Groznym, także to jest postać, która się przy sportach walki kręci od dawna, natomiast takiego badziorno przy okazji takich gal budujących dobry wizerunek Arabii Saudyjskiej po prostu być nie powinna. Natomiast jeszcze raz, nie wiążę w żaden sposób obecności Kadyrowa na tej gali z werdyktem, tak, który był na korzyść Beterbiewa, bo to jest ziomek Beterbiewa, dlatego że Kadyrow był na gali, to Beterbiew wygrał. Absolutnie nie widać było, że Turki Alalszyk był zniesmaczony werdyktem i on po prostu
uczciwie punktował, znaczy uczciwie, no wedle swojego oglądu sytuacji punktował tę walkę dla Dmitriego Biwoła. Mam nadzieję, że ta obecność Kadyrowa w ringu to była jednorazowa wpadka, że to już się nie powtórzy przy okazji rewanżu, a rewanż, moi drodzy Państwo, zapewne będzie. To oczywiście nie jest na 100% pewne, natomiast Turki Alszek stwierdził, że dla niego wygrał Biwoł i on chciałby rewanżu, jeśli tylko Biwoł zgodzi się na rewanż, bo to raczej nie będzie do dyskusji z Better Biewem, tylko kwestia Biwoła, czy będzie chciał z tej opcji skorzystać, to do rewanżu dojdzie. Swoją drogą menadżer Dmitri Biwoła, czyli Wadim Korniłow, oświadczył, że on w poniedziałek, czyli dziś, zamierza złożyć protest w sprawie wyniku tej walki pomiędzy Better Biewem i Biwoła, natomiast na te protesty można sobie w powietrze wysyłać, bo ile nie było jakiegoś technicznego naruszenia, jakiegoś złamania regulaminu, czyli na przykład, nie wiem, ktoś z narożnika wszedł do ringu, nie wiem, ktoś kogoś kopnął, uderzył, nie wiem, przewrócił, nie było tam jakiejś takiej technicznej przeszkody oczywistej, wizualnej, no to słuchajcie, takie protesty z góry są skazane na niepowodzenie. To, że nam się nie podoba punktacja sędziów, no to nie jest żadna podstawa do zmiany werdyktu. Można ewentualnie zarządzić rewanż, no ale tego rewanżu nie trzeba zarządzać, bo jeśli tylko go zechce Turki Alalszek, no to ten rewanż po prostu będzie. No ale w każdym razie formalnie Wadim Korniłow stwierdził, że składa protest i szczególnie w tym proteście chce zwrócić uwagę na punktację Pawła Kardiniego, naszego polskiego sędziego, który punktował 116 do 112 dla Better Biewa. Na tę punktację obrażali się praktycznie wszyscy tam, którzy wokół boksu się w Riyadzie kręcili, całkiem słusznie moim zdaniem. Tutaj pewnie będzie żądał tłumaczeń Pawła Kardiniego Wadim Korniłow, natomiast ten protest, tak jak powiedziałem, on pójdzie w powietrze. Korniłow tam skarżył się w wypowiedzi dla Box Nation, że no, jego oburza to, że sędziowie po walce, niektórzy przybijali piątki, gratulowali grupie Top Rank, czyli promotorom Better Biewa, że walkę wygrał, ale słuchajcie, takie rzeczy to też to nie jest normalne, natomiast znaczy to jest normalne, bo tak po prostu jest w boksie zawodowym, natomiast tak być nie powinno. To jest normalne, że sędziowie są zapraszani przez promotorów na galę, znają się z nimi osobiście, no tego się po prostu nie da uniknąć. Więc jakby się tam, jak bardzo by nam się to nie podobało, to tak po prostu jest. A teraz sobie pogadamy już o punktacji tej walki, bo tutaj słuchajcie, jest dużo niedomówień. Ja od razu zaznaczę, że ja dałem tytuł do swojego filmu, że oszukano Biwoła, bo po prostu według mnie oszukano Biwoła. Nie twierdzę, że to jest oszustwo w takim sensie, że ktoś ten werdykt tam podał na tacy sędziom, że oni byli stronniczy. Według mnie po prostu punktowali tę walkę źle i tyle. Dlatego dałem taki tytuł. Każdy z was ma prawo do swojego osądu. Czytałem całkiem logiczne jakieś tam argumentacje na rzecz werdyktu korzystnego dla Better Biewa. Przyjmuję je, tak? Natomiast ja oceniłem tę walkę korzystnie dla Biwoła. Według mnie nie powinno być wątpliwości, że Biwoł tę walkę wygrał. Natomiast no, jest jak jest, tak? Pewnie będzie rewanż. Natomiast mnie strasznie wkurzają taka postawa, takie podejście do złych punktacji, złych moim zdaniem, że nie można mówić o kradzieży, nie ma co kruszyć kserokopii, no bo walka była bliska, więc czy jeden wygra jednym punktem, czy drugi wygra jednym punktem, to nieważne. No nie, to jest bardzo ważne, bo jeśli niesłusznie została przyznana wygrana zawodnikowi, który na tę wygraną nie zasłużył, to on ma teraz 4 pasy, a nie ten drugi, to on jest zwycięzcą i to jest po prostu kradzież tytułu, tak? Ja tak na to patrzę. No słuchajcie, no wyobraźcie sobie sytuację, nie wiem, w piłce nożnej, że drużyna A wygrywa z drużyną B 1-0, a potem wchodzi przy bliskim meczu, tak, a potem po meczu wchodzi jakiś sędzia i mówi, że jest odwrotnie, że jest 0-1, no bo walka była równa, więc nie ma co mówić o kradzieży, nie ma co mówić o rabunku, no, mecz był bliski, więc dajmy zwycięstwo drugiej ekipie. Nie. Tak być nie powinno, natomiast często zdarza się w boksie, faktycznie o tym mówiłem wam wcześniej, że równe walki mogą być punktowane bardzo różnie. Jeśli macie 12 równych rund w boksie, tak, i w ekstremalnym przypadku wszystkie rundy dacie jednemu zawodnikowi z tych bardzo równych rund, to może być 12-0. Drugi sędzia może dać 12-0 w drugą stronę. No, teoretycznie, hipotetycznie można sobie taką sytuację wyobrazić przy równych walkach, rzecz jasna. Natomiast statystyka pokazuje, że to się pewnie wtedy koło remisu będzie budowało. Natomiast dla mnie w tej walce pomiędzy Better Biewem i Biwołem nie było takich zbyt dużo rund, może 2-3 rundy, gdzie było dosyć blisko, natomiast większość dla mnie zdecydowanie wygrał Biwoł. Ta punktacja sędziego Kardiniego to jest w ogóle abstrakcja. Natomiast słuchajcie, do teorii teraz przejdziemy, bo warto znać materię, tak jak powiedziałem, na temat, który się dyskutuje. Jak się punktuje walki bokserskie, jakie są w ogóle składowe punktacji rundy, bo punktujemy runda po rundzie.
To jest ważne, tak? Nieważne, że ktoś ma straszną przewagę w trzech rundach, jeśli przegrał 9 poprzednich, to walkę przegrywa, mimo że jest, że rywal jest strasznie pobijany, ledwo do ostatniego gongu dotrwał, no to jeśli wygrał wcześniej 9 rund, no to jego jest po prostu zwycięstwo, tak? To w boksie punktujemy, idealnie byłoby walczyć do nokautu, no ale tak się po prostu nie da. Natomiast jakie są składowe tego punktowania? Jak się to powinno punktować? Więc po pierwsze, efektywna agresja i słuchajcie, bo widzę to po komentarzach, tutaj nie ma zrozumienia. Efektywna agresja. Co jest ujęte w przepisach jako efektywna agresja? To jest agresja, w której zawodnik idzie do przodu, narzuca ton rywalizacji, to on naciera, natomiast ta agresja jest efektywna. Czyli po pierwsze zadaje celne ciosy, a tego w boksie Beterbiewa brakowało. Większość ciosów była bita na rękawicę. No, skuteczność 20 chyba w połowie procent, 20% ciosów trafionych i chyba pod koniec walki do 30 jakoś doszło. Mniej więcej jakoś tak. I nie kupuję kompletnie tych tłumaczeń, że o rękawicach, także on bił na rękawice, że to przebijał, że to miał wpływ. Nie, cios na rękawice to jest cios zablokowany, więc trzeba zadawać ciosy celne i po drugie jeszcze trzeba unikać ciosów kontrujących rywala, bo można iść do przodu, zadawać 10 celnych ciosów, powiedzmy w serii, a otrzymywać z powrotem 20 i to nie jest wtedy efektywna agresja. To jest agresja nieefektywna, także nie chodzi w agresji ringowej o to, że idziesz do przodu, tylko chodzi o agresję efektywną, czyli taka agresja, która przynosi ciosy na twarz rywala. Drugi czynnik to jest tak zwany ring generalship, czyli sposób narzucenia swojego stylu przeciwnikowi. I dla mnie ewidentnie tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt, w większości rund górował Biwo, bo to on nie pozwolił Beterbiewowi się trafiać, to on blokował jego ciosy, to on tańczył na nóżkach, to on zadawał na przykład 3 ciosy i odskakiwał. Beterbiew owszem szedł do przodu, no ale to nie był ten boks, który on chciał w tej walce pokazać. Kolejna składowa, którą oceniać powinni sędziowie wedle przepisów, to jest obrona. No i tutaj też nie powinno być dyskusji. No, procent wybronionych przez Biwoła ciosów, tam od 70-80% wybronionych ciosów przeciwnika świadczy po prostu o znakomitej jego obronie. No i ostatnia sprawa, czyste i mocne ciosy. Te ciosy to jest jedna z czterech składowych, które teoretycznie powinno się oceniać. To tutaj można dyskutować, tak? Niektórzy mówią, że twarz Biwoła była bardziej poobijania po ciosach Beterbiewa, ale jeszcze raz, słuchajcie, żaden sędzia nie powinien oceniać wyglądu twarzy, bo jak pokazała na przykład walka Fabio Wardleya z Frazierem Clarkiem, można zrobić straszną krzywdę. Tutaj była rozwalona jeszcze kość policzkowa i szczęka Fraziera Clarka po jednym dosłownie ciosie Fabio Wardleya. To jeden cios zrobi, więc teoretycznie mógłby 11 rund wcześniej wygrać Frazier Clark. No i nie można po walce, po jednym ciosie, po wyglądzie twarzy oceniać przebiegu pojedynku. Także tak to wygląda. Są te składowe, które oceniają sędziowie. Tak powinno być wedle przepisów, natomiast no słuchajcie, jak porozmawiacie z każdym dowolnym sędzią, nikt nie siedzi na żywo przy ringu i runda po rundzie rozkłada sobie boks dwóch pięściarzy na cztery składowe, oni to oceniają na oko po prostu, także jeśli wydaje im się, że efektywniejszy, lepszy w ringu był jakiś pięściarz A, no to dają jemu rundę, jeśli pięściarz B, to jemu. No i z reguły jest tak, że no, większość sędziów ma jakieś swoje preferencje, takie wizualne. Tak, jeden woli tego pięściarza nacierającego, drugi woli technika, który robi myczki na nogach, jakieś tam uniki i różne tego typu wybryki. Natomiast to ma znaczenie, jeszcze raz, przy wyrównanych rundach. Jeśli mamy wyrównane rundy, jeden idzie do przodu, drugi się cofa i kontruje, no to wtedy możemy o tym rozmawiać. Dla mnie w tej walce nie było specjalnie takich sytuacji. W większości rund raczej Biwo po prostu narzucał ton rywalizacji. No ale słuchajcie, jeśli widzieliście to inaczej, to już wasza sprawa. Każdy ma prawo do swojej oceny. Także tak to wszystko wygląda z punktu widzenia przepisów. Tak to wygląda teoretycznie, natomiast praktyka to jest potem zupełnie inna sprawa. Jeszcze raz, ja tutaj za Biwoła nie będę się podkładał, nie będę za niego głowy do ścięcia kładł, bo zupełnie mi wisiało, kto wygra tę walkę, czy Beterbiew, czy Biwo. Nawet byłem takim lekkim zwolennikiem apsycików w wykonaniu Beterbiewa, bo zawsze tam po cichu się kibicuje temu, który jest skazywany na porażkę. Natomiast po walce wypunktowałem to wszystko dla Biwoła i tłumaczę po prostu, dlaczego, tłumaczę też wam, jakie są podstawy punktowania walki. Teraz przejdziemy sobie do dwóch jeszcze innych pojedynków z tej gali, o których wcześniej nie mówiłem. Po pierwsze Liam Cameron kontra Ben Whitaker dostał rywala, który miał być dla niego jakimś tam mniej lub bardziej solidnym testem, natomiast Ben Whitaker miał go przejść i potem przejść na wyższy level. To jest przecież znakomity zawodnik boksu olimpijskiego, zawodnik, który cieszył na zawodowstwie tym swoim pajacowaniem w ringu, tą swoją taką dziwną, nietypową postawą. I od razu mówiłem wam to wcześniej, że mi się ten boks Whitakera podobał, bo ja lubię tych zawodników kolorowych. No, lepszy jest taki pięściarz niż taki, który idzie za podwójną gardą do przodu.
Natomiast no, było pytanie, czy w końcu jak nie trafi na jakiegoś prostego chama, który jest po prostu silny i chce wygrać, to on walki nie przegra. No i tak w zasadzie się stało. Teraz w sobotę trafił na Liama Camerona, który był zdeterminowany. On nie pajacował, nie gwiazdował przed tą walką, był pewny siebie, wyszedł i po prostu bił się z Whittakerem. Czasami jest tak właśnie, to też mówiłem wam w przypadku, jeśli chodzi o tę siłę pięściową, taką chamską siłę, że często jest, że tacy artyści ringowi jednak ulegają potem w starciu z takimi prostymi... Może źle się wyrażam. Liam Cameron nie jest prostym chamem bokserskim, natomiast nie jest takim wirtuozem, nie jest takim zawodnikiem nietuzinkowym jak Ben Whittaker. I ta siła, ta determinacja Liama Camerona sprawiła, że no, Ben Whittaker miał ciężko w tym pojedynku. Osobna kwestia jest teraz, czy on faktycznie poddał się w tej walce, czy faktycznie była jakaś kontuzja, czy nie. O tym możemy dyskutować. Zakończyło to się ostatecznie wszystko remisem. Natomiast pytanie, co dalej? No, takie oczywistym ciągiem dalszym byłby tutaj rewanż pomiędzy Liamem Cameronem i Benem Whittakerem. Teraz by było jeszcze ciekawe, bo Cameron twierdzi wprost, że Ben Whittaker po prostu się poddał, że nie miał nic tam więcej do roboty, więc tutaj doszłyby jeszcze takie emocje pozasportowe i byłoby ciekawie. Natomiast no, pytanie, co dalej z Benem Whittakerem? Jedni powiedzieliby, że powinien teraz przestać pajacować, boksować za podwójne gardy i tak dalej, i tak dalej. No nie da się. Nie da się starego psa nauczyć nowych sztuczek. To jest pięściarz, który tak boksuje i dzięki takiemu boksowaniu właśnie swoje walki wygrywa. Natomiast no, pytanie, czy może jakoś tam ograniczyć pajacowanie. Natomiast wydaje mi się, że nie w pajacowaniu tutaj tkwił problem, jeśli chodzi o Bena Whittakera. Rewanż jest teraz konieczny. Zróbmy to i zobaczymy, ocenimy, czy ten Ben Whittaker to jest fake, czy to faktycznie jest jakiś tam kandydat na przyszłą gwiazdę. Na razie to nie wyglądało za dobrze w starciu z Liamem Cameronem, który przecież nie jest jakąś tam wielką gwiazdą boksu zawodowego. Jeszcze tak pół żartem, pół serio pokażę wam. Zobaczcie, tak się z ringu wypada. To jest nagranie sprzed lat, sparring Artura Szpilki z Albertem Sosnowskim. Dwóch gości wypada za ring, swoją drogą te liny bardzo luźne. Tutaj w Iliadzie były troszkę mniej luźne, natomiast tutaj był bardziej na Petofiego. Dwóch zawodników wypada za ring i cali zdrowi. Oni zaraz potem wznowili sparring i wszystko było alright. Także niezbędny jest tam ten rewanż Liama Camerona z Benem Whittakerem, natomiast zbędny już zupełnie kolejny pojedynek pomiędzy Fabio Wardleyem i Frazierem Clarkiem, bo Fabio Wardley po prostu przejechał się po Frazierze Clarku, stopując go w pierwszej rundzie, no i czyniąc mu straszne szkody na twarzy. O tym wspomniałem wcześniej, praktycznie 1-2 ciosy i zdeformowana tutaj żuchwa Frazier'a Clarka. Już teraz Frank Warren poinformował, że poddał się operacji Frazier Clark. Ta operacja się udała, no i tam naprawiono i żuchwę, i kość policzkową Frazier'a Clarka, aby wrócił szybko do zdrowia. Facet ma 33 lata, no i chyba niestety nie spełni się kompletnie w boksie profesjonalnym. Późno zaczynał ten boks profesjonalny, on zdobył medal na igrzyskach w Tokio w kolorze brązowym dla Wielkiej Brytanii. Znów były nadzieje, że Wielka Brytania będzie miała kolejnego dobrego, ciężkiego, natomiast no raczej daleko już Frazier Clark nie zajedzie, tym bardziej, że on ma 33 lata, więc teraz po prostu pewnie jakieś będą kolejne mocne testy. Natomiast dużo bardziej różowo wygląda przyszłość Fabio Wardleya, bo facet ma lat 29, to jest taki prime'owy wiek na wagę ciężką. To jest mniej więcej ten wiek, w którym Andrew Golara nasz tutaj obecny toczył te swoje największe pojedynki. Taki wiek przed 30 to jest prime dla zawodnika kategorii ciężkiej. Jak spojrzycie sobie w rekord, to on tak: Nathan Gorman, Polite Coffey, Adelaide i teraz Clark. Tutaj czterech odczytałem ostatnich rywali Fabio Wardleya. To są mocni zawodnicy, których Fabio Wardley pokonuje. No i chyba teraz czas na taki wielki krok do przodu. To Frazier Clark to był zawodnik jakiś tam dobrze zapadający się z szerokiej czołówki. Natomiast wypadałoby, żeby teraz Fabio Wardley odpisać do tego miksu, jeśli chodzi o tę ścisłą, światową czołówkę i zestawić go z kimś tam, może sprawdzić go, nie wiem, z jakimś, no a Kabayel teraz nam wypada do walki z Bacole, no ale z kimś tam z takiej szerokiej czołówki kategorii ciężkiej gdzieś go tam wrzucić, może Frank Sanchez, który przegrał z Kabayel, no to jakiś tego typu zawodnik. W każdym razie dla Fabio Wardleya to fantastyczne zwycięstwo. Gość, który boksu się uczył późno. To jest to, co mówił na konferencjach prasowych, że on o boksu się uczył późno i on się cały czas rozwija. Mówi, że Frazier Clark już jest starym kotem, że już w każdej walce pokazuje to samo. Fabio Wardley naprawdę robi progres. No i to jest ciekawy dodatek do naszej kategorii ciężkiej. W tej prasówce na razie to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno.